Kochani, chciałem was wszystkich przywitać w imieniu Jezusa Chrystusa, powiedzieć, że to jest dla mnie wielki zaszczyt, że po raz kolejny znowu mogę tutaj stanąć na tym miejscu. I modlę się o to, abyśmy dzisiaj wszyscy, abym ja, abyście wy, mogli dzisiaj wziąć ze Słowa Bożego, bo ono jest cudownym pokarmem, bo ono na każdy dzień ma nowy, obfity pokarm dla naszego życia. Tak jak Izraelici, kiedy szli pustynią, dostawali mannę każdego dnia. Ja się dzisiaj modlę, aby ten pokarm dla ciebie i dla mnie był manną, świeżą manną, świeżym pokarmem. Nie wczorajszym, nie odgrzewanym, nie objawieniem sprzed 3 dni, ale dzisiaj świeżą, bo Duch Święty chce dzisiaj do ciebie i do mnie mówić, także i do mnie poprzez to słowo. Ja powiem wam, że to, o czym dzisiaj też chcę mówić, tak bardzo dotykało przez ostatnie 2-3 tygodnie mnie. Ja miałem przygotowany zupełnie inny kierunek zwiastowania dzisiaj, ale przez 2-3 tygodnie ostatni Bóg cały czas kierował i na nowo mnie kierował do pewnych fragmentów Bożego Słowa, które będziemy dzisiaj czytać i no musiałem wgryźć się w to, także jest to dla mnie też świeży pokarm, dlatego że chcę dzisiaj mówić pod takim ogólnym tytułem Spójrzmy na Jezusa. Spójrzmy na Jezusa, to się też odnosi do tego, co mogliśmy dzisiaj śpiewać, bo gdzie inaczej mamy patrzeć? Będziemy patrzeć albo na Jezusa, albo na Boga, albo na ten świat. My jesteśmy na tym świecie, my żyjemy na tym świecie, my musimy żyć na tym świecie, ale nasza istota, nasze zaopatrzenie i siła naszego życia nie może pochodzić z tego świata. Ona musi pochodzić z nieba. I dzisiaj spójrzmy na Jezusa. Przeczytam może na początek werset zapisany w Hebrajczykach 3:1. W ogóle dzisiaj list do Hebrajczyków będzie często otwierany. Dlatego, że to jest początek. To jest nie główna treść, ale to jest początek. Stąd, bracia święci, współuczestnicy powołania niebieskiego, skupcie uwagę na Jezusie, apostole, arcykapłanie wyznawanych przez nas prawd. W innym miejscu, w liście też do Hebrajczyków, już nie będziemy go czytać, pisze tak, że utkwijcie wzrok w Jezusie, sprawcy i dokończycielu naszej wiary. Także w wielu miejscach w Biblii są teksty, które odsyłają nas, żebyśmy skupili się na Jezusie. Ale co to znaczy skupili? Nie tylko byli świadomi Jego obecności, nie tylko byli świadomi, że jest naszym Zbawcą, jest Panem i tak dalej, ale popatrzyli na format Jego służby, popatrzyli też na format tego, co On robił. Oczywiście On nas zbawił. To jest podstawowa, pierwsza, główna prawda, po co Jezus przyszedł. Ale druga prawda, którą zawsze staram się też podkreślać, On przyszedł też, aby budować swój Kościół, tutaj już na ziemi, aby budować swoje królestwo. I On to robił według, albo inaczej, mieścił się w pewnych ramach, albo może używał do tego odpowiednich narzędzi. Trochę dzisiaj na ten temat chcę powiedzieć. Przede wszystkim, kiedy czytamy te fragmenty z listu do Hebrajczyków, to one nas zachęcają, żebyśmy patrzyli, bo tam jest przykład. W Jezusie jest przykład, w Jezusie jest wzór. Patrzmy na sprawcę i dokończyciela naszej wiary. Tam jest przykład, studiujmy to. I to mówię teraz w bardzo szerokim kontekście. Sprawcę, dlatego że bez Jego ingerencji w naszym życiu nie moglibyśmy jako istoty duchowe ożyć. Dlatego On jest sprawca. On jest sprawca, On jest budowniczy, On to zaplanował. On ma plan dla twojego i mojego życia od początku do końca. On wie, że jako dziecko małe nie możesz dostać twardego pokarmu, że jako małe dziecko musisz być karmiony mlekiem, musisz być prawdami miękkimi, nazwijmy to, karmiony, ale w czasie dojrzewania ty potrzebujesz i każdy z nas potrzebuje innego pokarmu. To jest plan. Tak samo jak każdy z nas ma dzieci, wnuki i my wiemy, że kiedy one są małe, potrzebują odpowiedniego pokarmu, kiedy są większe, ta sytuacja już się zmienia. A tam było też napisane, że patrzcie na niego, bo on jest dokończycielem. I to jest też bardzo ważna dla nas informacja, dlatego że to, co on rozpoczął w tobie i mnie, to on ma moc także dokończyć. Naszą wiarę nie budujemy przez swoje siły. Ktoś może powiedzieć, oj, to jest takie trudne, tyle różnych spraw muszę opanować, tyle różnych spraw muszę poznać, czy ja dam radę? To nie o to chodzi. Jezus jest sprawcą i dokończycielem. Jeżeli pójdziesz w Jego kierunku, jeżeli będziesz wykonywał kroki w Jego kierunku, to On
wykona tych kroków w twoim czy w moim kierunku jeszcze więcej. Po to, żeby być sprawcą i dokończycielem, żeby być tym, który wzmacnia, który posila, który nadaje sens i kierunek. Więc jaka była służba Jezusa, kiedy On chodził tutaj po ziemi? Pierwszy taki aspekt, który chciałem powiedzieć, bo on jest nadrzędny, najważniejszy, ale też go nie będę rozwijał, dlatego że bardzo wiele już teraz nabożeństw wcześniejszych było też temu poświęconych, ale chcę to podkreślić, bo tego nigdy nie można minąć. Jezus powiedział w liście do Efezjan, mamy to zapisane, Efezjan 5, 18 w drugiej części, czyli B. I apostoł Paweł, kiedy pisze do Efezjan, pisze tak: ale dbajcie o to, aby Duch mógł was stale napełniać. To jest druga część tego wersetu. Czyli bądźcie pełni Ducha. I bez tego my nie ruszymy nigdzie. I bez tego Jezus też nigdzie nie ruszył. Dlatego, że musimy być pełni Ducha, dlatego, że Boża obecność w nas, symbolizowana przez Ducha Świętego, przez Jego osobę, usprawnia nas do tego, aby nasze życie płynęło w odpowiednim kierunku i z odpowiednią siłą. Więc mamy napisane, że mamy dbać o to, aby być pełni Ducha. To się nie dzieje samodzielnie. Mamy dbać. Czyli coś jest po naszej stronie. To nie jest tak, że rozłożymy ręce i powiemy: a Panie, teraz zrób ze mną, co chcesz. Tylko mamy napisane: dbajcie o to. Czyli przyłóżcie siłę, bądźcie zdeterminowani, bądźcie mądrzy, wyszukujcie odpowiedniego czasu, wyszukujcie odpowiedniego miejsca, karmcie się tak, aby Duch mógł stale nas napełniać. I kiedy Jezus zaczął swoją służbę, to On ją nie zaczął bez namaszczenia Ducha Świętego. Chociaż był Bożym Synem, chociaż był wypełniony Duchem Świętym od samego początku, to po to, żeby zostawić nam przykład, kiedy poszedł dać się ochrzcić, kiedy Jan Chrzciciel w Jordanie go chrzcił, to Duch Święty wypełnił go i zostawił nam przykład, abyśmy dbali o to, aby Duch Święty w nas stale mógł na nowo napełniać, bo to nie jest jednorazowe przeżycie. Także dbajmy o to przy każdej sytuacji, przy uwielbieniu, przy modlitwie, w czasie nabożeństwa, w czasie najbliższych spotkań modlitwy Kościoła, które będą w piątek i w sobotę. To jest dobry czas, żeby dbać o to, aby Duch Święty nas napełniał. Tak jak powiedziałem, to nie chcę tego rozwijać. Wiele zwiastowań na ten temat było ostatnio powiedziane, więc chcę się posuwać dalej. Jezus w swojej służbie tutaj na ziemi, za pomocą też Ducha Świętego, sprawował wszystkie trzy posługi, które były przez Ducha Świętego namaszczane, które występowały w Starym Testamencie. A więc Jezus przede wszystkim był kapłanem. Ja od razu powiem, on był kapłanem, on był królem i on był prorokiem. To są trzy służby, które występowały w Starym Testamencie, które były namaszczane przez Ducha Świętego. I w Jezusie wszystkie trzy, one nigdy wcześniej, wszystkie trzy w jednej osobie nie występowały. Ale w Jezusie wszystkie trzy służby wystąpiły. Co to dla nas znaczy? To jest dla nas przykład właśnie, kiedy mamy utkwić wzrok i spojrzeć na Jezusa. A więc jeżeli myślimy o tym, że Jezus był kapłanem, to On był cudownym kapłanem, bo On złożył samego siebie na ofiarę na krzyżu. I to wiemy. I to jest posługa czy ofiara, którą poniósł dla mnie. Ale w posłudze kapłaństwej zawiera się dużo więcej. Zawiera się wstawiennictwo, uwielbianie, modlitwa, dziękczynienie. Dlatego, że służba kapłańska nowotestamentowego wierzącego, czyli każdego z nas, bo ja mówię to nie w kontekście, jaki był Jezus, bo wiemy, tylko jak my mamy żyć, jak my mamy służyć. A więc służba kapłańska to jest służba skierowana z ziemi do Boga. Czyli wszystko, co wykonuje z ziemi w kierunku Boga, możemy skupić w służbie kapłańskiej. Czyli modlitwa, powtórzę to jeszcze raz, modlitwa, uwielbienie, wstawiennictwo, dziękczynienie, ofiara. To są rzeczy, które my jako wierzący, patrząc na Jezusa, chcemy naśladować. Jesteśmy powołani, Boże Słowo mówi, do duchowych ofiar. Jezus był tą ofiarą złożoną na krzyżu za ciebie i mnie, ale my jesteśmy powołani do tego, aby składać duchowe ofiary. I co to znaczy o ofierze? Kiedy mówię o ofierze,
to ktoś może pomyśleć, no dobrze, ale no przecież nie dam się przybić do krzyża. Ale właśnie poprzez te rzeczy, które wymieniłem, my przychodzimy przed Boży tron jako kapłani, jako powołani nowotestamentowi kapłani. Natomiast musimy patrzeć na naszą ofiarę. Musimy patrzeć, co przynosimy, jak przynosimy, co dajemy na tą ofiarę. Ja już nie chcę aż nadmiernie tego rozwijać, ale ofiara musi nas kosztować. Ofiara nie może być zbytkiem. Ofiara nie może być rzeczą, która nam zbywa. Ofiara musi być naszą ceną, musi mieć cenę. Kiedy król Dawid składał na klepisku ofiarę dla Boga i rozmawiał tam z człowiekiem, to mówi, ja ci zapłacę pełną cenę, bo nie mogę przynieść Bogu ofiary, która mnie nic nie kosztowała. To jest bardzo ważne, bo to dotyczy każdego aspektu. Modlitwy, każdego aspektu śpiewu, uwielbienia, składania ofiar pieniężnych, jakkolwiek, wstawiennictwa. Nie możemy dać Bogu coś i dalej to posiadać. To jest coś, co bierzemy z siebie, ze swojego czasu i oddajemy Bogu. I my już tego więcej nie mamy. To jest charakterystyka ofiary, że masz coś, coś, co ma wartość, coś, co jest cenne i pozbywasz się tego, kładąc to przed Bogiem. Więc służba kapłańska, która była sprawowana przez Jezusa, dotyczy tak samo każdego wierzącego, czyli ciebie i mnie. Daję Bogu to, co najlepsze, bo Go kocham. Kiedy kochasz kogoś, to nie dajesz mu pośrednich rzeczy. To nie dajesz mu to, co tam gdzieś wypadło z koszyka. Nasz Pan i Król jest godzien wszelkiej cudownej ofiary i o tym chcielibyśmy pamiętać. Drugą służbą, którą Jezus wypełniał, albo może przeczytamy jeszcze pierwszy list Piotra, werset 2-9. Wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, by rozgłaszać wspaniałości tego, który was wyrwał z ciemności i wprowadził w swoje zachwycające światło. Więc Piotr, pisząc ten list, mówi, że my jesteśmy, Kościół jest. Kim Kościół jest? Królewskim kapłaństwem. O kapłaństwie mówiliśmy, więc co znaczy, że jesteśmy królewskim kapłaństwem? No przede wszystkim to, że Jezus był królem i Jezus jest królem. Wielokrotnie tutaj w czasie uwielbiania, pieśni śpiewamy, że Jezus jest królem, On jest królem. Więc kim my jesteśmy? My jesteśmy wszczepieni w Nim. My jesteśmy królewskim kapłaństwem. W Adamie, kiedy Adam był w raju, w ogrodzie, on utracił godność królewską. On utracił godność królewską poprzez to, że powiedział Bogu, niech moja wola się stanie. On odrzucił plan, który Bóg miał dla niego i dla Ewy i przyjęli swoją wolę. Ale Jezus Chrystus, kiedy szedł na krzyż, a przedtem modlił się w Getsemane, też w ogrodzie, co za zbieg okoliczności, nie ma w Biblii zbiegów okoliczności, ale kiedy modlił się w ogrodzie i mówił, odsuń ten kielich ode mnie, to powiedział, ale niech Twoja wola się stanie. Więc wola królewska dla nas to jest tym, czym my się karmimy i z czego posilenie bierzemy każdego dnia. Tylko znając pozycję w Bogu, swoją pozycję, my możemy jako królestwo kapłańskie też się uniżyć, dlatego że Jezus wprowadził też królestwo, albo inaczej, Jezus był królem usługującym. Kiedy przyszedł do swoich uczniów i umył im nogi, On jako król, On jako Zbawiciel tego świata klęknął i umył nogi. Ale żeby to zrozumieć, to musimy mieć swoją wartość królewską w Bogu, bo tylko mając pozycję w Bogu możemy się prawidłowo uniżyć. Tu nie chodzi o to, żebyśmy siebie zdeptali, powiedzieli, że już nic nie jesteśmy warci albo sprowadzili do jakiegoś niskiego poziomu, tylko ze świadomością, że jesteśmy królestwem kapłańskim i jesteśmy w stanie się uniżyć przed drugą osobą i w imię miłości wykonać to, co możemy. A więc
mamy świadomość, że Jezus dzisiaj zasiada na tronie, a w liście do Efezjan czytamy, że my wraz z Nim. I to jest prawda, którą też musimy pamiętać, że my wraz z Nim. Nie będziemy tego czytać, ale każdy zna te wersety, które są zapisane w liście do Efezjan właśnie w drugim rozdziale, kiedy mówi, że Jezus zasiada na tronie, a my wraz z Nim. Więc jeżeli Jezus zasiada na tronie i On jest królem, to jaki ja mam stosunek do Niego jako do króla? Czy On jest królem dla mnie? Czy On jest tylko królem takim moich ust, czy jest rzeczywiście jestem poddany pod Niego? Chrześcijaństwo jest religią faktów. Co to znaczy? Chrześcijaństwo bazuje na faktycznych rzeczach, które się zdarzyły. Było narodzenie Jezusa, było narodzenie Pańskie, była śmierć, było zmartwychwstanie. To są wszystko fakty. I teraz pytanie jest, czy królowanie Jezusa w moim życiu jest faktem, czy tylko laurką, którą wystawiam w niedzielę lub w jakieś inne święta na moich ustach? Bo jeżeli Jezus Chrystus jest moim królem, to ma to bardzo głębokie konsekwencje dla mojego życia. Jeżeli to jest tylko frazes chrześcijański, to mogę się nim posługiwać przy okazji śpiewania różnych piosenek, ale to nie będzie miało znaczenia ani wpływu na moje życie. Pamiętajmy o tym, że chrześcijaństwo jest religią faktów i królowanie Jezusa w moim, w Twoim życiu, w życiu Kościoła musi być dokładnie na tym samym poziomie. Także czy budujemy tutaj Jego królestwo, czy budujemy królestwo z tego świata? Trzecia posługa to Jezus był prorokiem. I gdybyśmy mogli otworzyć teraz pierwszy list do Koryntian, 14 rozdział, 1 werset. Apostoł Paweł, kiedy pisze do kościoła w Koryncie i pisze tam właśnie o darach duchowych i tak dalej, odnosi się też do proroctwa. Zabiegajcie o miłość i gorąco pragnijcie duchowych darów, a najbardziej tego, żeby prorokować. Apostoł Paweł zachęca nas, że to jest sfera, w której każdy chrześcijanin powinien się poruszać. I być może ja się zgodzę z tym, że być może nie wszyscy będziemy prorokami, chociaż takie to jest coś pięknego, dar proroctwa, żeby się rozwijał w Kościele i wierzę, że wiele jest ludzi namaszczonych dzisiaj, którzy tą posługę z namaszczenia Ducha Świętego mogą spełniać. Ale to, co dotyczy na pewno wszystkich chrześcijan, to jest to, żeby prowadzić prorocze życie. Co to znaczy? Bo proroctwo, służba proroka, to jest odwrotność kapłaństwa. To jest reprezentowanie Boga na ziemi, przynoszenie Jego obrazu, przynoszenie Jego słowa, czyli nie z ziemi jak kapłan w stronę Boga, tylko od Boga, od nieba, w stronę ziemi. Więc mamy być proroczy, mamy zanosić obraz Jezusa, Boga do ludzi. To jest podstawowa służba Kościoła, to jest podstawowa służba każdego wierzącego. Aby to, co widzimy w niebie, to, co widzimy w Słowie, to, co widzimy, to, co znamy jako relacje, móc przynosić przed każdego, kogo spotkamy na tym świecie. Dlatego, że świat drastycznie potrzebuje Bożej obecności, Bożego Słowa. Jeżeli chrześcijanie nie przyniosą tego obrazu, jeżeli chrześcijanie nie przyniosą tego Słowa, to ja się pytam, to kto to zrobi? Oczywiście możemy powiedzieć, to kamienie będą wołać, ale nie dopuśćmy do tego, aby kamienie miały nas w Królestwie Bożym wyprzedzić. Jesteśmy po to, aby naszym życiem sprawować służbę proroczą, czyli mieć prorocze życie. To, co widzimy w niebie, to, kogo znamy, musimy przynosić i reprezentować tutaj na ziemi. Przedstawiać to ludziom, ogłaszać, wnosić atrybuty Bożego Królestwa na ten świat. Kiedy Jezus posyłał swoich uczniów, to wtedy powiedział, kiedy będziecie wchodzić do pomieszczenia, to mówcie pokój wam. Co to oznaczało? To znaczy, że oni mieli ten pokój i mogli go udzielić. Oni mogli nadać autorytet pokoju w danym miejscu. Kiedy gdzieś jest jakaś kłótnia, wrzawa, kiedy gdzieś jest jakiś tumult, możesz jako wierzący, namaszczony chrześcijanin przyjść i powiedzieć, wprowadzam tu pokój.
Dlatego, że to nie są tylko słowa, ty masz autorytet duchowy, żeby tym usłużyć. Prorocze życie i służba to przepływ tego, co jest w niebie na ziemię. To także czerpanie z magazynów niebieskich i udzielanie tutaj na ziemi. Jeżeli masz możliwość się modlić o kogoś, jeżeli masz możliwość udzielać komuś z tego, co masz, to czyń to. I to jest prorocze życie, pokazujące obraz Boga, pokazujące obraz dobrego Ojca. Wiecie, ile ludzi na świecie ma problem z prawidłowym obrazem Ojca? Nie znam statystyk, ale według mojego takiego osądu to jest gruby, gruby procent. Ma problem z prawidłowym obrazem Ojca. Z powodu takiego czy innego życia, z powodu niedostatków czy jakichś tam innych rzeczy. To jest przenoszone potem na brak zrozumienia Biblii, na brak zrozumienia chrześcijaństwa, bo nie mogą zrozumieć dobroci Ojca, skoro nie mają takiego doświadczenia. Ale my, którzy już żyjemy w relacji z Ojcem, którzy już żyjemy w relacji z Duchem Świętym, możemy obraz Ojca przynosić, udzielać. Mamy być światłem i solą dla ziemi, mówić do życia ludzi, nie jakie ono jest, ale jaki Bóg ma plan dla nich. Bo to, że ktoś ma problemy, to, że spotykamy się i widzimy, że coś jest nie tak, to każdy widzi. Nie trzeba być chrześcijaninem. Ale chrześcijanin może powiedzieć, Bóg ma dla ciebie dobry plan. I nie będzie to tylko zwykłe chcieństwo, nie będzie to tylko zwykłe poklepanie po plecach i powiedzenie, no nie martw się, ale to będzie ogłoszenie nad tym człowiekiem realizacji Bożego planu dla jego życia. Więc kiedy patrzymy na Jezusa, to musimy widzieć te trzy aspekty Jego służby. Pod namaszczeniem Ducha Świętego, że On był królem, czy jest królem, że On jest prorokiem i że On jest kapłanem. I że każda z tych służb musi być widoczna w tej czy w innej formie w naszym życiu. Ale to nie jest wszystko, o czym czytam w Biblii. To nie jest wszystko, co charakteryzuje Jego służbę. To, co chciałem się w drugiej części tego zwiastowania podzielić, to tak bardzo właśnie dotykało mojego życia, mojego ducha, kiedy się przygotowywałem. To są rzeczy, które też są, jak wspomniałem, zapisane w liście do Hebrajczyków. Autor do Hebrajczyków kładzie przed nami, nie chcę powiedzieć, że tajemnicę, bo to nie jest tajemnica, ale kładzie takie wyzwanie przed nami, dlatego że w końcówce 5 rozdziału, mówię o liście do Hebrajczyków, nie będziemy tego chyba wyświetlać, ale przeczytam wam tylko, to jest 5 rozdział Hebrajczyków od 11 wersetu i mamy napisane tak. Mamy o tym wiele do powiedzenia, lecz trudno to wam wyjaśnić, gdyż staliście się ociężali w słuchaniu. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami, tymczasem znowu potrzeba wam kogoś, kto by was uczył elementarnych zasad zawartych w wyroczniach Boga. Potrzebujecie mleka, a nie pokarmu stałego. Ten zaś, kto się karmi mlekiem, nie doświadczył jeszcze nauki o sprawiedliwości. I dla mnie to było takim wyzwaniem, o co tutaj chodzi, jaka nauka o sprawiedliwości, co tu jest takiego, co jest gdzieś ukryte, do czego się mamy dokopać, do czego się mamy dogrzebać. I pozwólcie, że teraz przeczytamy werset zapisany też w 5 rozdziale, szósty werset, czyli Hebrajczyków 5-6, gdzie są zapisane słowa, które nas poprowadzą dalej. Podobnie mówi w innym miejscu. Bóg mówi, ty jesteś kapłanem do Jezusa. O Jezusie, ty jesteś kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka. I to może tak bardzo teoretycznie, bardzo sucho brzmi, ale chciałbym, żebyśmy przez to przebrnęli, dlatego że na końcu potem zobaczymy, jak bardzo to będzie dotykało naszego życia, tak myślę. Bo dalej jeszcze czytamy też w Hebrajczykach 6:19-20. Dalej czytamy o tym samym, o tej samej posłudze Jezusa, gdzie jest napisane, trzymamy się jej jako kotwicy duszy, pewnej i niewzruszonej, sięgającej aż poza zasłonę, gdzie jako przewodnik wszedł w naszym imieniu Jezus,
stając się na wieki arcykapłanem według porządku Melchizedeka. Więc to są słowa, które nam mówią, że Bóg tak zaplanował drogę Jezusa, tak zaplanował zbawienie Jezusa, że On zaczął wykonywać porządek Melchizedeka, stając się na wieki, także i dzisiaj. Także musimy do tego przejść, dlatego że dzisiaj Jezus sprawuje kapłańską służbę według porządku Melchizedeka. Dlaczego to jest takie ciężkie? Dlatego, że kiedy myślimy o służbie Jezusa, to najczęściej myślimy, że On jest kontynuacją jak gdyby starego przymierza, prawa. Że było prawo, tam wszyscy prorocy i tak dalej, no i potem przyszedł Jezus, który jak gdyby był naturalną kontynuacją. Ale Jezus nie był kontynuacją prawa. Jezus w swojej służbie wyminął całe prawo. On się odniósł do Melchizedeka, który był 400 lat przed prawem. Kiedy czytamy księgi Starego Testamentu, to w prawie widzimy, że kapłanami mogli być tylko synowie Arona. Kapłaństwo lewickie opierało się na synach Arona. I gdyby Jezus był kontynuatorem, musiałby mieć w swojej linii genealogicznej Arona czy jego potomków. On nie był z linii Arona. On był, wiemy, że z pokolenia Judy. Ona nie miała nic wspólnego z linią Arona. Dlatego widzimy tutaj, i to jest bardzo ważne, że Jezus mija całe stare przymierze, wracając do pierwotnej Bożej koncepcji. Do Melchizedeka, który się spotkał z Abrahamem. I zaraz do tego dojdziemy. Ale przeczytajmy jeszcze, co to za postać, bo ktoś powie, no ale co ten Melchizedek, skąd on się wziął. Hebrajczyków 7:1-3. Jest cudowny opis kapłana Melchizedeka. Co do tego Melchizedeka, króla Salemu, kapłana Boga Najwyższego, który wyszedł na spotkanie Abrahama powracającego po rozgromieniu królów i pobłogosławił mu, a któremu Abraham ze wszystkiego wydzielił dziesięcinę. To jego imię znaczy po pierwsze król sprawiedliwości, po drugie król Salemu, czyli król pokoju, bez ojca, bez matki, bez rodowodu, bez początku swoich dni i bez końca życia. Podobny w tym do Syna Bożego, pozostaje on kapłanem nieprzerwanie, czyli także i dziś. Kto to był Melchizedek? Nie miał początku, nie miał końca. Był księciem pokoju, był kapłanem Boga Najwyższego. Możecie się zgodzić ze mną lub nie, ale to jest cudowny obraz, starotestamentowy obraz samego Jezusa. Dlatego, że Jezus nie tylko urodził się z Marii i dopiero powstał i znalazł się na ziemi. Kiedy Bóg tworzył świat, to mówi: uczyńmy. Liczba mnoga. Uczyńmy człowieka podobnego do nas. Bóg nie stwarzał świata sam. Więc z kim go mógł stwarzać? Oczywiście z Duchem Świętym i z Jezusem. I Jezus od samego początku był aktywny na ziemi przy stwarzaniu świata. I jakbyśmy tak bardzo dokładnie czytali Stary Testament, w bardzo wielu miejscach proroczo jest pokazany obraz Jezusa w postaci. Ale nie chcę jak gdyby uciekać do innych obrazów. Skupmy się na tym Melchizedeku. Jest ewidentną duchową prawdą i to większość albo prawie wszyscy jak gdyby nauczyciele słowa zgadzają się z tym, że to Jezus stanął na drodze Abrahama. A czytamy tam właśnie w tej historii, zaraz będziemy ją czytać, że kiedy Abraham wracał z rozgromienia królów, z którymi walczył, Melchizedek, król Salemu, wyszedł mu na spotkanie z czym? On wyszedł mu na spotkanie z krwią, z winem i z chlebem. Słuchajcie, co może nam charakteryzować, że Jezus niesie wino i chleb? To jest jego ofiara, proroczy obraz ofiary na krzyżu. Proroczy obraz tego, co uczyni, co będzie musiał uczynić za lat, set czy tysiąc. On przychodzi do Abrahama i spotyka go, ale
Przychodzi też jeszcze ktoś. To nie tylko Jezus wyszedł mu na spotkanie. Musimy przeczytać do tego, przejść teraz do pierwszej Księgi Mojżeszowej, 14 rozdział 20 do 21. Następnie Abraham złożył Melchizedekowi dziesięcinę ze wszystkiego. Król Sodomy z kolei powiedział do Abrama: oddaj mi proszę ludzi, a dobytek zatrzymaj sobie. I jest sytuacja, kiedy Abraham wraca po rozgromieniu tych królów i wychodzą na spotkanie dwaj królowie, dwa systemy tego świata. Tego świata, w którym my dzisiaj żyjemy. Wychodzi Jezus ze swoją ofiarą, ze sprawiedliwością. On tą sprawiedliwość, dlatego że ofiara na krzyżu to jest sprawiedliwość, on ją niesie na tacy. On ją ofiaruje Abrahamowi. Tak samo jak każdy z nas dostał tą sprawiedliwość. Na sprawiedliwość Bożą nie możesz sobie zasłużyć. Amen. Dzięki. Na sprawiedliwość Bożą nie możesz sobie zasłużyć, dlatego że nie ma w starym człowieku nic, co można by poprawić i udoskonalić. Sprawiedliwość Bożą możesz tylko wziąć. Tylko wziąć. Chociaż jak dobrym człowiekiem byś był, chociaż jak bardzo etycznym człowiekiem byś był, na sprawiedliwość Bożą możesz tylko wziąć. To jest ta prawda, o której pisze w liście do Hebrajczyków, że musimy karmić się tą prawdą. Nie zasłużysz, nie wyprodukujesz sprawiedliwości sam z siebie. Ona jest Boża, ona jest oparta na krwi Jezusa i tylko taka może być i tylko taka się liczy przed Bożym tronem. Dlatego mając tą sprawiedliwość, dostając tą sprawiedliwość, my możemy wejść za zasłonę. My możemy wejść do miejsca świętego, dlatego że nie idziemy tam z niczym swoim. Nie idziemy tam z niczym cielesnym, bo nie mamy tam z czym iść. My możemy tam iść tylko ze sprawiedliwością Jezusa Chrystusa. I ona jest jedna, ona jest pełna. Nie możesz dostać pół sprawiedliwości, a nie możesz też dostać coś więcej niż sprawiedliwość. Ona jest jedna, niepoliczalna, kompletna dla twojego i dla mojego życia. Czy jesteś pastorem, czy jesteś człowiekiem od uwielbienia, czy jesteś siedzącym, wierzącym, potrzebujesz dokładnie tą samą dawkę sprawiedliwości. Nic więcej, ale też nic mniej. I dzięki tej sprawiedliwości my możemy stawać przed Bogiem, przed Jego tronem, przechodząc przez miejsce rozerwanej zasłony. Ale też diabeł nie ma prawa przyjść i powiedzieć ci, że wczoraj zrobiłeś coś, a przedwczoraj zrobiłeś coś i w związku z tym nie masz prawa iść się modlić, to nie masz prawa podnosić rąk. On nie ma prawa, bo ty i ja nie czerpiemy z własnej sprawiedliwości, którą produkujemy, tylko bierzemy tą Bożą. To jest płaszcz. To jest płaszcz, który nas okrywa. Więc wracając teraz do cudownego obrazu Melchizedeka i Abrahama. Abraham spotyka Melchizedeka, który wynosi tą sprawiedliwość na tacy. Ale przychodzi też drugi król, o którym żeśmy czytali, król Sodomy. Z czym nam się kojarzy król Sodomy? No to każdy dobrze wie. To jest miejsce zepsucia, to jest miejsce tego świata, to jest miejsce działania Bożego przeciwnika. I mówi: oddaj mi ludzi. Oddaj mi ludzi, dlatego że przeciwnik, diabeł tego świata, on chce ludzi. On się ludźmi karmi. Oddaj mi ludzi, a zostaw sobie majątności. I teraz Abraham ma do wyboru te dwa systemy tego świata. Albo wchodzi w relacje z królem Sodomy, albo wchodzi w relacje z królem pokoju. I dzieje się cudowna rzecz, że Abraham ze wszystkiego, co ma, tak jak jest napisane, oddaje mu dziesięcinę. A do króla Sodomy mówi: nie masz nic we mnie. Nie chcę, aby jakikolwiek majętność, aby ktoś powiedział, że wzbogaciła Abrahama majętność króla Sodomy. On dokonuje wyboru. Dzisiaj każdy z nas, albo dzisiaj, albo w naszym życiu, każdy z nas staje przed tym wyborem. Żyjemy na tym świecie, jesteśmy na tym świecie, pracujemy na tym świecie. Ale jeżeli mamy być zasilani z nieba, to musimy dzisiaj wybrać kapłana Jezusa według porządku Melchizedeka. Bo inaczej wpadniemy w ręce króla Sodomy. I być może ta Sodoma była na początku piękna. Ja myślę, że ona była piękna. Dlatego, że jak Lot szedł z Abrahamem i mieli już tak dużo stad i była decyzja, dzielimy się, to Lot tak szedł, tak sobie to wyobrażam,
tymi górami czy pagórkami i patrzy. Tam jest cudownie, tam jest zielono. Tam będzie mi się dobrze pasło. Tam mój biznes rolniczy będzie się dobrze rozwijał. To jest miejsce, gdzie ja dostanę pomnożenia, gdzie moje stada jeszcze się zwiększą, jeszcze będą większe, jeszcze będą potężniejsze. I poszedł w kierunku Sodomy. On nawet nie podjął decyzji, że on idzie do Sodomy. On poszedł w kierunku. On się przybliżał. On jako pasterz przenosił ten namiot. Tam nie jest napisane, że on zamieszkał w Sodomie od razu. Ta Sodoma go wciągnęła. On poszedł w kierunku Sodomy. Być może myślał, zachowam sobie zdrowy dystans, ale tutaj będę korzystał z tego. Ale tak się nie da. Sodoma go wciągnęła. Po iluś tam rozdziałach czytamy, że on już zamieszkał w Sodomie na końcu. Że on już nawet zasiadał w bramie. Jak to się wszystko skończyło, to wiemy, nie był to dobry koniec. To, co zrobił Abraham w tamtej sytuacji z Lotem, to wzniósł swój wzrok w górę i powiedział, Boże, ja widzę naturalny obraz. Ja widzę, że tam jest pięknie, tam jest zielono, tam jest być może kamieniście, tam są góry, tam może są suche tereny, ale nie myślę, nie podejmuję decyzji według tego, co widzę. Ja podejmuję decyzję według zasilania od Ciebie. Podniósł wzrok do góry. I wiemy, że był potężnym mężem i jego decyzje były dobre. Więc czytaliśmy, że następnie Abraham złożył Melchizedekowi dziesięcinę ze wszystkiego. Czy Melchizedek wymagał, czy powiedzmy Jezus wymagał od niego złożenia tej dziesięciny? Czy on usłyszał od niego, słuchaj, no to zrobimy teraz taki deal, powiem tak młodzieżowo, ja tu daję ci sprawiedliwość, daję ci niebiański posiłek, ale coś w zamian. Ja o tym nigdzie nie czytam. Jezus wyszedł ze swoją ofiarą sprawiedliwości, a Abraham, czując to, co ma zrobić, zrobił gest, który mówi, Panie, ja Ci oddaję część swoich majątności, 10% wszystkiego, co mam. I to było oddanie z serca, to była ofiara, która go kosztowała. Tam, słuchajcie, by można było powiedzieć w ten sposób, że w jednym miejscu Abraham, świat by tak powiedział, że w jednym miejscu Abraham dwa razy stracił. Dlaczego? Dlatego, że w jednym miejscu nie zabrał majątności z króla Sodomy, więc jest pewna strata, a jeszcze w drugim miejscu musiał oddać 10%. Świat powie, no co za śmieszna postawa, dwa razy stracił, dwa razy się zubożył. Ale przeczytajmy werset, to jest pierwsza księga Mojżeszowa, 15 rozdział, w tych wydarzeniach. Po tych, ale zastanówmy się, po tych wydarzeniach, czyli po jakich? Po tym spotkaniu. My tutaj przeskoczyliśmy do 15 wersetu, ale pamiętajcie, że Biblia nie była, 15 rozdziału. Biblia nie była dzielona nigdy na rozdziały. To jest jak gdyby dokonane później. Ona była pisana w kawałku, więc 14 rozdział jest, nie kończy się na ostatnim wersecie. Więc po tych wydarzeniach, czyli po tym spotkaniu, po tej decyzji przede wszystkim Abrahama, Pan skierował do Abrama w widzeniu słowo takiej treści. Nie bój się, Abramie, ja jestem twoją tarczą. Twoja zapłata będzie obfita. I to jest przepiękny obraz tego, jaką relację, do jakiej relacji Bóg nas powołuje. Jezus wychodzi ze sprawiedliwością. My, chcąc pokazać zależność od Jezusa, od Jego systemu myślenia, od Jego systemu finansowania, od Jego systemu życia, oddajemy Mu swoją dziesięcinę, a On mówi, ale ja Cię jeszcze pobłogosławię, tak, że to wszystko będzie... Czy Abraham wiedział, że dostanie to błogosławieństwo składając dziesięcinę? Absolutnie. On to zrobił jako uwielbienie dla tego i ofiarę dla tego, kto stał przed Nim. My wiemy że dzisiaj, że to był Jezus. Ale Bóg mówi, że ja cię za to wynagrodzę, dlatego że taka jest twoja ofiara, że nie byłeś interesowny, że nie bałeś się, że to, co uczyniłeś, ten hołd złożenia dziesięciny przed moim obliczem,
traktowałeś jako cześć dla mojego imienia. Więc to jest Boża ekonomia. Światowa ekonomia, tak jak powiedziałem wcześniej, jest taka, że stracił dwa razy. Nie zabrał sobie cząstki ze świata i jeszcze się pozbył 10%. Tak mówi ekonomia światowa. Ale Boża ekonomia, dzięki Bogu, jest zupełnie odwrócona. I Bóg nas zaprasza do tej relacji, abyśmy poznali Jego ekonomię. I wiecie, to znowu jest pewna decyzja, która jest przed nami, dlatego że nikt cię do tego nie zmusza. Nigdzie w Nowym Testamencie nie przeczytasz, że musisz. To jest tak jak z przykazaniami. Bóg w Starym Testamencie dał przykazania i my wszyscy wiemy, że one obowiązują, ale nikt z nas nie jest do nich zmuszony. One wypływają z naszego serca, dlatego że w swoim słowie Bóg mówi, że dam ci serce mięsiste, nowe serce, które będzie zawierało moje DNA. Będzie zawierało moje przykazania i nikt cię nie będzie zmuszał, nikt nie będzie cię uczył tego, że masz nie zabijać, bo ty będziesz wiedział. Nikt cię nie będzie zmuszał do tego, że masz nie kraść, bo ty będziesz wiedział, ty chcesz to czynić. Nikt nie będzie cię zmuszał, żeby nie pożądać rzeczy bliźniego twego, żeby chwalić Boga i tak dalej, wszystkie te przykazania możemy. Nie ma tego przymusu, jednak każdy z nas ma to głęboko w sercu, bo to wypływa z Ducha Świętego, który w nas jest. I dokładnie tak samo się będziemy poruszać, jeżeli chodzi o Bożą ekonomię. Można by jeszcze inaczej powiedzieć. Czy ktoś nas zmusza do tego, żeby modlić się o uzdrowienie? Jest wiele kościołów, nie chcę tutaj jak gdyby za daleko popłynąć w tym kierunku, gdzie nie praktykuje się modlitwy o uzdrowienie. Jest wiele kościołów, gdzie się nie naucza na ten temat, że należy wkładać ręce, że należy się modlić, żeby starsi zboru namaszczali, a chory zostanie uzdrowiony. Ale jednak my wiemy, że tak jest napisane w Biblii i chcemy to praktykować. My chcemy znać Jezusa, albo my chcemy znać Boga, który ma na imię Bóg Raffa, ten, który uzdrawia, który objawił się w Starym Testamencie i powiedział: ja jestem twoim lekarzem. Możesz go poznać jako twojego lekarza, ale możesz być człowiekiem nawróconym, nie znając go jako swojego lekarza. Po prostu nie wchodząc w ten obszar. Powiesz: ja mam aptekę, ja mam ZUS, ja mam trzech lekarzy w rodzinie i to mi wystarczy. To jest decyzja każdego z nas. Ale my mamy Boga Raffa, ten, który uzdrawia. Ja jestem twoim lekarzem. I tak samo Bóg ma imię El Shaddai. Więcej niż wystarczy. Ja jestem Bogiem twojego zaopatrzenia. Ja jestem Bogiem całej twojej ekonomii. Możesz swoje życie oprzeć o ekonomię tego świata i ona działa. I nikt nie powiedział, że nie działa. Możesz każdą złotóweczkę pilnować w swojej kieszeni, odkładać na stusek, mieć, kupować, sprzedawać. Ona działa do jakiegoś poziomu. Ale człowiek wierzący, człowiek świadomie wierzący jest zaproszony do innego poziomu funkcjonowania w Bogu, do funkcjonowania w Bożej ekonomii, która pozornie z zewnątrz może wyglądać jak ekonomia straty, bo musisz coś oddać, ale tak naprawdę to jest ekonomia, która zawiera chwałę dla Boga. A jeżeli zawiera chwałę dla Boga, jeżeli składasz tą dziesięcinę, o której tu dzisiaj mówimy, to Bóg nie pozostaje bierny. On przychodzi ze swoim błogosławieństwem. I nie jest to kupowanie tego błogosławieństwa, jak niektórzy by sobie mogli pomyśleć. To jest relacja. To jest relacja, która wypływa z bliskości i zrozumienia Bożego planu dla naszego życia. Może powiem taką króciutkie świadectwo. Myślałem, że będzie tutaj brat Wasyl z Ukrainy, wszyscy go znamy. Na piątkowej modlitwie było między innymi świadectwo jego. I to było bardzo szczere, prawdziwe i głębokie świadectwo. Na pewno na WhatsAppie, żeście ostatnio zauważyli komunikat, że brat Wasyl pisał, że zepsuła im się pralka i że jeżeli ktoś ma pralkę, to oni chętnie skorzystają. No i brat Janek Kenik napisał to na WhatsAppie, znalazł się ten komunikat. No i nie czekali długo, bo po 30 minutach od momentu, kiedy to się ukazało, dzwoni telefon do brata Wasyla, do domu i jego żona mówi: o, to pralka dzwoni.
Co się okazało, to po 30 minutach był telefon: słuchaj, bracie, mam pralkę, przyjeżdżaj, bierz. To jest Boża ekonomia. Wierzysz Bogu na jakimś poziomie i Bóg na ten temat odpowiada. Ja powiedziałem wtedy głośno: no bracie, podziwiam cię, bo do mnie nigdy pralka nie zadzwoniła. Ja zawsze musiałem iść ją kupić, bo takie miałem myślenie, że jak potrzebuję pralki, to idę ją kupić. Ale to było dla mnie naprawdę takie fajne, bo pokazuje, że możesz zawierzyć Bogu w bardzo prozaicznych rzeczach, bardzo prostych rzeczach i bardzo finansowo wymiernych rzeczach. Masz brak i masz Ojca w niebie, który ma wszelkie bogactwa. I zaczynasz Mu ufać. I co w związku z tym? No nie czekasz, tylko w jakiś sposób rozpuszczasz tą informację. Ale spytajcie Go, myślałem, że tutaj będzie, to Go tutaj poproszę, opowiadał to w piątek na modlitwie mężczyzn. Taka jest prawda. Więc to, co ja dzisiaj chcę powiedzieć, to nie chciałem tutaj jakiejś konstrukcji teologicznej wam budować, tylko chciałem was odesłać, że tak naprawdę według mojego zrozumienia początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, dobrej nowiny, znajduje się w pierwszej księdze Mojżeszowej. Dlatego, że Jezus tam stoi z Abrahamem i sobie rozmawiają. Może nawet nie rozmawiają, ale wchodzą w pewien poziom relacji. I to jest relacja, która daje sprawiedliwość. Abraham przyjmuje tą sprawiedliwość. My jako dzieci jesteśmy wszczepieni, jako wierzące dzieci jesteśmy wszczepieni w Abrahama. I to by za chwilę odczytamy sobie ten werset. A Abraham mówi: ty jesteś moją ekonomią, ty jesteś moim porządkiem, ty jesteś moim zaopatrzeniem, ja ci oddaję dziesięcinę ze wszystkiego. I nie jest to dla mnie strata, nie jest to dla mnie ubytek, tylko jest to coś, co robię to jako akt uwielbienia, jako hołd dla twojego świętego imienia. A tak jak czytaliśmy tam dalej, że po tych wydarzeniach Pan skierował słowo: jestem twoją tarczą, twoja zapłata będzie bardzo obfita. Więc przymierze nowotestamentowe z Jezusem, każdego wierzącego, ma swój początek właśnie w tym systemie Melchizedeka. Nie w systemie kapłaństwa aronowego, gdzie było wszystko coś za coś, zgrzeszyłeś, ofiara, krew składane. Jezus to wszystko wyminął. Zostawił to Stary Testament, stare przymierze zamknięte, ono zostaje. On go owszem wypełnił poprzez swoją posługę, ale w swoim prowadzeniu kapłańskim się do tego nie odwoływał. Wiecie, ile razy w tych trzech rozdziałach listu do Hebrajczyków jest wymienione kapłaństwo Melchizedeka? W trzech, to jest 5, 6, 7 rozdział do Hebrajczyków. No strzelcie. No, aż tak to nie. 9. 9 przez 3 rozdziały kapłaństwo Melchizedeka jest wymienione w kontekście Jezusa 9 razy. Na tak bardzo króciutkim odcinku 3 rozdziałów. Jeżeli tak to traktujemy, że jeżeli coś jest zapisane w Biblii, to jest ważne, prawda? To każdy powie, nawet dziecko to powie. Jak już coś jest 2 razy powtórzone, to już jest dla tych bardziej opornych bardzo ważne. 3 to już w ogóle nie mówię, to już jest absolutny fundament. 9 razy. 9 razy list do Hebrajczyków, nowotestamentowy list napisany przez nieznanego autora, mówi o kapłaństwie Melchizedeka w kontekście Jezusa Chrystusa. Więc kiedy będziecie następnym razem chcieli zacząć czytać Ewangelię, to musicie zacząć od pierwszej księgi Mojżeszowej, bo tam jest ten cudowny fragment. Także jeśli składaniu dziesięciny towarzyszy odpowiednie nastawienie, jakie to jest nastawienie? To jest wyznanie zależności człowieka od Boga. Jeśli składaniu dziesięciny towarzyszy wyznanie zależności człowieka od Boga, człowiek zawsze będzie otrzymywał błogosławieństwo. I to na kartach Biblii bardzo często możemy czytać, w zasadzie za każdym razem. Kiedy były czasy Hiskiasza, kiedy były czasy Dawida, kiedy królestwa się rozwijały, tych mężów, którzy pielęgnowali to i tą relację, ich królestwa wzrastały, były posilane i rozrastało się. Kiedy sytuacja jest taka, że my zapominamy o tym, to Bóg mówi:
nie chcesz ze mną współpracować na tej płaszczyźnie. To jest twoja decyzja, ale też twoje konsekwencje. I to są przykre momenty w życiu człowieka wierzącego, że mówi, wpuszczam cię, Jezu, do swojego życia, ale tylko na te obszary. To jest tak, jakby w naszym sercu, było, nie wiem, duży pokój, który nazywa się pokojem zbawienia i mówi, Jezu, tutaj wejdź, tu się rozsiądź, jestem człowiekiem zbawionym i teraz mamy pokój uzdrowienia albo pokój zdrowia fizycznego, pokój finansów, pokój relacji z rodziną i tych pokoi innych już jest tam całkiem sporo. I mówimy, no dobrze, no to w salonie siedzisz, relacje rodzinne, no to okej, otwieramy drzwi, zdrowie fizyczne, no to też, ale tu mój biznes, moja praca, moje pieniądze, to nie jest ciekawy pokoik, zamkniemy. Ile wpuścisz Jezusa do swojego życia? Ile wpuścisz, na jakie płaszczyzny? Taką odpowiedź dostaniesz. Abraham, oczywiście to wiemy z karty Starego Testamentu, stał się jednym z najbogatszych ludzi na świecie. I nie mówię tego w kontekście, że teraz ktoś ma z nas iść w tym kierunku, ale mówię to na świadectwo, że był pokornym mężem, żyjącym w bardzo głębokiej relacji z Bogiem, kompletnie od Niego uzależniony, słuchający Jego głos i spełniający Jego wolę. A Bóg go używał w każdym aspekcie. Wiemy, że jest to zapisane zresztą w liście do Galacjan, gdybyśmy mogli teraz otworzyć. To jest trzeci rozdział listu do Galacjan, 29 werset. I pisze tam apostoł Paweł do kościoła w Galacji tak. A jeśli zawieracie się w Chrystusie, to jesteście potomstwem Abrahama, dziedzicami według obietnicy. Bo ktoś może powiedzieć, no ale co ja nowotestamentowy wierzący z Abrahamem? No to był bardzo poczciwy, starszy człowiek, który tam sobie przemierzał tą karawaną świat. Ale duchowe dziedzictwo Abrahama jest naszym dziedzictwem. I to czytamy tutaj w Galacjanach. Jeśli zawieracie się w Chrystusie, to jesteście potomstwem Abrahama. Nie pisze, że jesteście potomstwem Mojżesza, nie pisze, że jesteście potomstwem Salomona czy kogoś innego. Abrahama, dlatego że on dostał obietnicę od Boga, on miał odpowiednią relację z Bogiem i my w tych obietnicach możemy się poruszać. Jeżeli jesteśmy zawarci w Chrystusie, jesteśmy dziećmi, dziedzicami według obietnicy. Więc chciałem dzisiaj to powiedzieć, że dziesięcina jest formą uwielbienia dla Boga. Jest formą uwielbienia dla Boga, do której Bóg cię zaprasza, do której możesz wejść, ale też możesz stanąć plecami. To jest decyzja każdego z nas, na ile chcemy się posunąć w relacji z Bogiem. I ktoś kiedyś powiedział, że tyle tam mówisz o dziesięcinie, a w Nowym Testamencie nic na ten temat nie pisze. To właśnie chciałem dzisiaj przeczytać, że całe trzy rozdziały listu do Hebrajczyków przypominają o kapłaństwie Jezusa opartego na Melchizedeku, gdzie Abraham złożył dziesięcinę. I nie ma do tego, jeszcze raz powtórzę, przymusu, nie ma do tego obowiązku, ale jest zaproszenie. Chcę ci błogosławić i chcę ci błogosławić obficie. I to nie jest Ewangelia sukcesu, to jest Ewangelia Jezusa Chrystusa. Bo kiedy czytamy w 5 Księdze Mojżeszowej, 28 rozdział, to możemy wziąć te obietnice, które tam są zapisane do siebie. Że będę ci błogosławił, że będziesz zawsze na górze, a nigdy na dole, że będziesz głową, a nie będziesz ogonem i będziesz taki, a nie będziesz taki. To są błogosławieństwa nie tyle duchowe, nie tylko duchowe, ale błogosławieństwa, które możesz jako człowiek wierzący stanąć na tym i zacząć się tym modlić. Panie, Twoje słowo mówi o mnie to. Ja chcę tego doświadczyć. Ale warunkiem jest to, że nasza postawa uwielbienia będzie też dotyczyła tych finansów. Nie możemy się modlić o rzeczy, nie powinniśmy się modlić o rzeczy finansowe czy o przełomy czy rozwiązywanie tych spraw, jeżeli zaniedbujemy naszej prawidłowej postawy względem Jezusa. Więc Jezus zawarty w pierwszej księdze rodzaju, w pierwszej księdze mojżeszowej przychodzi do nas, do ciebie i do mnie ze swoją sprawiedliwością,
A wzorem Abrahama zachęcam każdego, staram się to w domu z całą rodziną pielęgnować swoją, zachęca każdego, aby wejść w relację dotyczącą także i finansów. Oprócz bardzo wielu innych jeszcze relacji, które możemy z Jezusem wchodzić. Tym chciałem się podzielić, aby objawienie Jezusa jako króla, kapłana, proroka według porządku Melchizedeka mogło być naszym udziałem, dlatego że On przygotował dla nas dobre rzeczy. On przygotował to, że chce Ci błogosławić, że chce, abyś był zaopatrzony. Co w ogóle słowo znaczy błogosławić? To często posługujemy się tym słowem. Albo co to znaczy biblijna definicja obfitości? Bo ktoś mówi, no ale jak nie będę miał 3 Mercedesów, to nie mam obfitości. Biblijna definicja, jeżeli chcecie ją przyjąć, obfitości, mówi o tym, że mam tyle, ile potrzeba i jeszcze ponadto, aby udzielać. To jest biblijna definicja. Mam tyle, ile potrzeba, plus ponad to, czyli mam nadwyżkę po to, żeby z niej jeszcze udzielać. Jak duża ta nadwyżka, jak wiele potrzeba, to już są rzeczy, które każdy musi definiować w swoim życiu. Ale poprzez to, że my możemy udzielać się w postaci właśnie dziesięciny, czy datków, czy danin, Boże Królestwo może być budowane. Dobrze każdy wie, że bez udziału pieniędzy ten budynek by nigdy nie powstał, bez udziału pieniędzy nie mógłby funkcjonować i Bóg zabezpieczył cudowną ekonomię. Właśnie będę Ci błogosławił, a Ty będziesz wspierał Boże Królestwo. Będę Ci błogosławił, a Ty będziesz wspierał Bożą pracę. Dzięki temu to Królestwo może się rozwijać. Czy wiecie, że bez udziału finansów nie jest możliwe zrobienie żadnej dużej krucjaty ewangelizacyjnej albo takiego przedsięwzięcia? Nie jest możliwe. Możemy pójść z gitarą do parku, owszem, i tam nie trzeba dużych nakładów. Ale dobrze wiemy, nawet organizując festiwal, ja już nie mówię o krucjatach ewangelizacyjnych, czy w Afryce, które pochłaniają ogromną ilość pieniędzy i na to się znajduje, dlatego że ludzie z Bożego Królestwa inwestują. Inwestują w Boże sprawy, wiedząc, że to przynosi zbawienie dla innych ludzi. Ale nawet wspominając ten festiwal, który żeśmy organizowali, wiem, jaki był jego budżet, ile trzeba było zebrać. Wiele ludzi się do tego dokładało i ufam i modliłem się zawsze o to, żeby Bóg położył swoją rękę na życiu tych ludzi. Dlatego, że zdecydowali się zainwestować w Boże Królestwo, w taką formę sprawowania Bożego Królestwa, w taką formę ewangelizacyjną. I ja wierzę, wiem z tego, z własnego doświadczenia, że Bóg jest Bogiem prawdy. Jeżeli coś jest napisane w tym Słowie, że On nie pozostaje dłużny, tylko przychodzi ze swoją obecnością, przychodzi ze swoim błogosławieństwem, to wiem, bo tego też doświadczam. Niech was Bóg błogosławi. Zechcijcie powstać. Chciałbym się jeszcze pomodlić o to Słowo, aby ono pracowało. Tak jak powiedziałem, to było też Słowo, które wypalało mnie od wewnątrz, od jakiegoś czasu i też go studiowałem. Ja wiem, że jeszcze jest wiele w zrozumieniu tego słowa przeze mną, ale w związku z tym, że dzisiaj jest Dzień Dziecka, to chciałem wam zadać zadanie domowe, bo dzieciom się w szkole zadaje zadanie domowe i chciałem was prosić, abyście każdy przez najbliższe dni przestudiowali sobie Hebrajczyków 5, 6, 7. Z modlitwą może raz, może 2 razy, może 4 razy przeczytać. To nie są długie fragmenty, ale czytajcie ten tekst, dlatego że on będzie się objawiał dla waszego życia z nowym przekazem. Odeślę was do pierwszej księgi Mojżeszowej, w której to jest opisane. Odeślę was tak samo i do psalmów, w którym jednym z psalmów jest wymieniony Melchizedek. Abyśmy każdy mogli z tego wziąć to, co nam jest potrzebne do życia, do zrozumienia, do życia w pobożności i do życia w obfitości. Panie, ja Ci dziękuję za to słowo. Dziękuję Ci, Panie, że mogłem go dzisiaj głosić, ale dziękuję Ci za każde uszy, które słuchają tego słowa. Ja się o to modlę, abyś w potężny sposób położył rękę, Panie, na tym słowie w naszych sercach, aby ono wydało owoc, aby ten dzisiejszy zasiew, który wzięliśmy, Panie, z Twojego słowa, mógł wydać obfity zasiew
w naszym życiu. Ja Ci dziękuję, że Ty otwierasz oczy duchowe, abyśmy słuchali, czytali i rozumieli. Ja Ci dziękuję, że poprzez to mamy wzrost duchowy. Panie, ja wiem, że jest okres karmienia się mlekiem, ale my chcemy pokarmu stałego. My chcemy pokarmu, który będzie nas budował, który będzie dawał siłę do naszego życia, który będzie dawał siłę do naszego Kościoła, który będzie dawał siłę do budowania Bożego Królestwa tutaj w Ustroniu i gdziekolwiek, Panie, jesteśmy, gdziekolwiek postawisz nasze stopy. Ja Ci dziękuję za to słowo i modlę się, aby ono było zapieczętowane w naszych sercach, aby nie słowo ludzkie wydawało owoc, ale Twoje słowo. Modlę się o obfitość, Panie. Modlę się o zrozumienie tego słowa i modlę się, aby ono wzrastało w nas, pokazywało, jak cudownym jesteś Bogiem, jak cudowną relację z nami chcesz prowadzić. I jak Ty, Panie, to wszystko już przemyślałeś od samego początku, Panie, kiedy były początki dziejów, że Ty zaprosiłeś człowieka do partnerstwa ze sobą. Niech Tobie będzie chwała, niech Tobie będzie uwielbienie, Jezu, za to, co Ty zrobiłeś i kim jesteś dla naszego życia. Amen.